Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne, skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania, chociaż pewnie będziesz żałować. Do czego prowadzi jawne olewanie podstawowych zasad ekonomii, a później karkołomna, desperacka walka z inflacją, wsadzanie niekompetentnych kolesi na stołki, podcinanie skrzydeł ambitniejszym przedsiębiorcom, kolesiostwo w sądach, sianie propagandy, państwowy monopol na informacje, a to wszystko owinięte w tylko pozorną troskę o ludzi i populizm? Tak jest. Dziś będzie dokładnie o tym, czego się teraz spodziewacie czyli o upadku. Bankructwie wręcz Wenezueli, państwa niegdyś turbo bogatego. Czas na nowy odcinek bez cenzury, bo czy historii, czy przyszłości to już ocenicie sami. Zaraz, zaraz, to Wenezuela była kiedyś bogata. O panie, i to jak? Gdybyśmy mieli ją odnieść, Wenezuelę sprzed kilku dekad, do jakiegoś miejsca na Ziemi dzisiaj, to chyba najlepiej byłoby to porównać do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a konkretnie do Dubaju. Wszystko, co ekskluzywne, szpanerskie, drogie knajpy, premiery samochodów, pokazy mody, imponujące budynki kumulowało się kiedyś właśnie w Wenezueli, a zwłaszcza w jej stolicy. Czemu? Z uwagi na złoża ropy naftowej, które odkryto tam jeszcze przed II wojną światową. Prawdziwy boom zaczął się w latach 50., kiedy zapotrzebowanie na ropę było gigantyczne, a eksperci od jej wydobywania zaczęli przybywać do Wenezueli z Europy, która cały czas jeszcze podnosiła się po wojnie. Swoje filie zaczęły w Wenezueli otwierać też zagraniczne firmy. Generalnie kraj rozwijał się jak wściekły, choć oczywiście nie cały. Biedni robili się coraz bardziej ubodzy, w dużej mierze za sprawą nowej władzy. Rządzący do tej pory dyktator Jimenez spierniczył z kraju z walizkami pełnymi pieniędzy, a jego miejsce zajęła demokracja, To teoretycznie mogłoby być spoko, gdyby wybrani do rządzenia ludzie nie okazali się łasymi na hajs łajdakami. Szybko wytworzyła się taka... Petroelita, kto miał dojścia do ropy, do jej wydobycia i dystrybucji albo kolegów w tej branży, ten żył jak król. A reszta musiała się użerać z upierdliwą biurokracją, kolesiostwem i olewaniem potrzebujących. Jednak kraj jako, kraj, jako ogół, cały czas się bogacił. Jakim cudem? Bo w latach 70. wybuchł kryzys naftowy, to znaczy dla każdego, kto ropy nie miał, natomiast Wenezuela w efekcie zaczęła kosić jeszcze większy hajs, i wtedy władze podjęły decyzję iście kretyńską. Hej, skoro zarabiamy na ropie krocie. To po co nam inne gałęzie gospodarki? Pies je trącał, będziemy sobie wszystkie inne rzeczy importować. Przecież nas na to stać. To znaczy nie wszystkich, ale biedakom też się rzuci jakiś socjal, żeby mordami nie kłapali, i będzie gitara. Tak też zrobiono i faktycznie w tym najlepszym okresie, nawet najbiedniejszym, coś tam z pańskiego stołu spadło. Dzięki prawu hipotecznemu miliony ludzi mogły kupić mieszkania, anulowano dług rolnikom, kwitło życie kulturalne, a zachwyceni polepszającymi się warunkami ludzie brali kredyty. Podobnie jak państwo, bo hej, przecież nic nie może się spierniczyć, prawda? Gdyby wtedy w wenezuelskiej telewizji były te takie paski informacyjne, to spokojnie można by było. Na nie wrzucić info, że Niemcy zazdroszczą Wenezuelczykom i nie byłoby to do końca kłamstwo, ale do czasu. Przełomowym dniem okazał się 18 lutego 1983 roku. Mimo, że ceny ropy nadal były satysfakcjonujące, to właśnie tego dnia Wenezuelska waluta, bez wdawania się w rynkowe szczegóły, straciła swoją stabilną zależność od dolara. Co to znaczyło dla takiego zwykłego mieszkańca? Ano to, że nagle za tyle samo pieniędzy mógł kupić dużo mniej. Bardzo nieprzyjemna sytuacja, ale i tak po wielokroć bardziej przesrane mieli ci, którzy na fali dobrobytu nabrali kredytów w dolarach. Ci z dnia na dzień dowiedzieli się, że mają do spłacenia dwa razy tyle. A takich ludzi było od grom. Władze spanikowały i uciekły. Nic z tych rzeczy, bo mimo że sytuacja faktycznie była trudna, a inflacja wystrzeliła jak fontanna na jeziorze genewskim, to Zaproponowano reformy, które nie mogły być oczywiście przyjemne, bo polegały na zaciskaniu pasa przez wszystkich, ale założenie było takie, żeby to zaciskanie pasa najmniej dotknęło najuboższych. Zaproponowano nową pomoc socjalną, dodatkowe wsparcie finansowe, przy czym szybko się okazało, że wiele rodzin zupełnie inaczej wydaje te pieniądze niż sobie finansiści założyli i w związku z tym nie ma się co do końca dziwić, że nie dało się tego kryzysu uspokoić. W związku z czym zaproponowano kolejne reformy, i tu już się ludziom skończyła cierpliwość. Biedniejsi obywatele, którzy często jak najbardziej mieli prawo nie lubić i nie ufać władzy, która przez większość czasu miała ich gdzieś, stwierdzili, że oni już żadnych reform nie chcą i zaczęły się zamieszki, tylko takie zamieszki pełną gębą wiecie, wybijanie witryn w sklepach, walki uliczne, starcia z wojskiem generalnie setki. Ofiar. Ludzie byli wściekli, biedni, a do tego jeszcze głodni, bo przecież rolnictwo leżało pokotem, od kiedy zdecydowano się postawić tylko na naftową gałąź gospodarki, a pieniędzy na import już nie było. W takich sytuacjach ludzie zawsze chętniej nadstawiają uszu na populistyczne hasła i tutaj nam, moi drodzy, wjeżdża do opowieści pan Hugo Chavez. Koleszka wjechał do wielkiej polityki, nawet nie na białym koniu, tylko na niedźwiedziu brunatnym, ponieważ stwierdził, że przejmie sobie władzę w wyniku zamachu stanu. Nie udało się, ale to nic, bo prezydent go szybko ułaskawił, a Chávez zdobył popularność, którą zaczął przekuwać w poparcie. Kto wie, może taki miał plan od samego początku. Tak czy inaczej, Hugo Chávez zaczął jeździć po kraju, głosząc, Wszystkie te populistyczne hasła, jakie jesteśmy sobie w stanie przypomnieć z kampanii politycznych ostatniego wieku, a może i dłużej. Czyli, co tam? Jak wygram, to wprowadzę sprawiedliwość i prawo. Jak wygram, to zlikwiduję układy na górze. Jak wygram, to zakończę korupcję. Jak wygram, to biedni będą bogaci. A to nie wszystko. Bo najlepiej jeszcze wyborczą kiełbasę owinąć we flagę. Dokładnie tak. Wszystkie swoje pomysły i obietnice zmian owijał nie tylko w kuszenie potrzebujących, ale też w wyższe wartości na czele z patriotyzmem. Wycierał sobie mordę narodowymi bohaterami i tradycjami. Ludzie w to uwierzyli. Oczywiście, że tak. W 1998 roku Hugo Chavez, który, to mu trzeba przyznać, świetnie prezentował się w mediach ze swoim programem, wygrał wybory prezydenckie i od razu się wszystko posypało? Nie, to nie jest historia tego typu. Chwilowo Chavez miał farta. Ten fart polegał na tym, że ceny ropy znowu poszły do góry, a że Chavez i jego polityczna ekipa upaństwowili mnóstwo przedsiębiorstw, które zajmowały się wydobywaniem tego surowca, to do państwowego skarbca zaczęły spływać pieniądze, które pompowano w socjal. I w pewnych granicach nie ma w tym absolutnie nic złego, bo wszyscy nie rodziły się w takich samych warunkach. Niektórzy mają zdecydowanie gorszy start w życie. W dorosłym życiu też może zdarzyć się jakieś nieszczęście. Innymi słowy, są potrzebujący, którym na zasadzie społecznej umowy trzeba pomagać, bezdyskusyjnie. Natomiast czym innym jest rozsądna pomoc, a czym innym rzucanie ludziom o przy okazji ubijając lokalne przedsiębiorstwa. Małe firmy duży kłopot. Lepiej wspierać korporacje. Efekt jednak został osiągnięty i najbiedniejsi, kupieni socjalnymi ochłapami, nie tylko głosowali, ale wręcz ubóstwiali Chaveza. I chyba najlepszym przykładem jest tutaj sytuacja jak klasa średnia, czyli ta grupa, której władza zabrała, żeby dać biedniejszym, więc ta grupa, która straciła najwięcej, się zbuntowała i zaczęły się zamieszki w wyniku których obalono prezydenta. To Większość ludzi tak się wściekła, że zaczęły się kolejne zamieszki, w wyniku których już po dwóch dniach przywrócono Czaveza na stołek. Taki miał szacun, a to nie tak, że on wyciągnął ludzi z biedy. Oni po prostu mieli odrobinę mniej kijowo. No dobra, i jeszcze tą bezcenną satysfakcję, że ci bogaci mają trochę mniej. Tymczasem przywrócony na stołek, pewny poparcia Chavez stwierdził, że dobra, czas się przestać pierdzielić z opozycją. Zaczął się jeszcze mocniej kreować na swojego chłopa, którego nowy pomysł na ład sprawi, że poprawi się sytuacja zwykłego obywatela, natomiast stracą na nim, tylko cwaniacy. Umieszczał w upaństwowionych przedsiębiorstwach naftowych swoich ludzi, którzy, co prawda, nie znali się za bardzo na tej branży, za to świetnie szło im wyprowadzanie hajsu z ropy na cele polityczne, zamiast inwestować je w gospodarczy rozwój państwa. Wiecie, to trochę tak, jakby dzisiaj duży państwowy koncern naftowy, zamiast rozwijać się w swojej branży, wykupywał gazety i inne media, żeby pokazywać, jak fajna jest partia rządząca. Chyba nam kolegę obrażają. Weź, może zadzwoń, go ostrzec. Mam nadzieję, że komórkę odbierze, bo po domowych to z tydzień będę dzwonił zanim trafię. Kasa z ropy płynęła nadal i nie mogło być mowy o pogłębianiu kryzysu. Przeciwnie, z każdym rokiem było odrobinę lepiej. Bez szału, ale ciepła woda w wielu kranach płynęła, a jak się chciało, to i hajs z państwa też płynął. Tymczasem w szkołach wprowadzano nowy program nauczania, przyjazny rządzącej partii. A walczono z bezrobociem? Niby tak, ale to była taka udawana walka, bo na przykład zatrudniano kobiety do szycia koszulek na wiece poparcia dla prezydenta. Chavez błyszczał w państwowych mediach. Miał nawet własny program, alo prezydente, w którym rzucał żartami, pokazywano materiały z jego gospodarskich wizyt, generalnie... Mocny kosmos, mistrzostwo propagandy. Swoją drogą te państwowe media raz na jakiś czas wynajdywały jakichś wymyślonych zewnętrznych wrogów, żeby skonsolidować elektorat, utrzymywać poczucie zagrożenia i przypominać, że gdyby nie obecna władza, to ci wrogowie już dawno by kochaną ojczyznę rozkradli. No ale zaraz, nikt tego cyrku nie dostrzegał? Oczywiście, że dostrzegał. Odrobinę bardziej ogarnięci obywatele, w tym ci współtworzący niezależne od władzy media. To znaczy do czasu, bo na przykład największą telewizję krytykującą Chaveza prezydent wyrzucił z obiegu, nie przedłużając jej koncesji. No dobra, a internet? Tam wolność wypowiedzi faktycznie trwała dłużej. Ale w 2011 roku wprowadzono zakaz publikowania w necie treści, które mogłyby wywołać niepokoje społeczne. A obowiązek wprowadzenia tych mechanizmów przeniesiono na dostawców internetu. Innymi słowy, jak te firmy chciały kontynuować swoją działalność w państwie, to musiały się dostosować. W efekcie, w wenezuelskim necie dziś nie można publikować treści, które władza uznałaby za takie, które mogłyby powodować niepokoje. A w praktyce takich, które ją krytykują. Oczywiście, jak ktoś się bardzo wściekł, to mógł cały czas wyjść na ulicę i protestować, jednak takie osoby bardzo szybko trafiały najpierw na posterunki, a później przed sądy, które przez lata władza uczyniła swoimi czyli takimi, które opozycję upokorzą i wsadzą do pierdla. Natomiast afery w partii rządzącej, i generalnie między swoimi Zamiotą pod dywan. Nadal jednak w większości to nie przeszkadzało, bo pieniądze państwo dawało, a te pieniądze zarabiało albo na ropie, albo brało z kredytów, jednak ta bańka musiała kiedyś pęknąć i najpewniej podświadomie czuł to też organizm Hugo Chaveza, który postanowił odwalić kitę w 2013. Gdyby pożył parę lat dłużej, to kto wie, może nie umarłby zależnie od źródeł na nowotwór albo serce, tylko ludzie roznieśliby go na widłach, no ale los chciał inaczej. Mnóstwo osób ze łzami w oczach żegnało Chaveza na pogrzebie, ale zanim ten umarł, to jeszcze zdążył namaścić swojego następcę, któremu przyszło zmierzyć się z kryzysem, który już wtedy czekał za rogiem. Nazywał się Maduro. Nicolas Maduro, a w zasadzie to nazywa się, bo rządzi do tej pory. Tak czy inaczej, pierwsze symptomy kryzysu pojawiły się już na początku 2014 roku, kiedy inflacja zaczęła zapierniczać, a wraz z nią zapierniczać zaczęli ludzie na ulicę, żeby protestować. Zgadnijcie, na kogo władza zwaliła winę. Co? No chyba se jaja robicie. Nie no, nie na Tuska, ale odpowiedź też was pewnie nie zdziwi, bo to była klasyczna zagrywka z politycznego podręcznika nie tylko Chaveza, ale... Każdego szanującego się komunisty. Otóż winę ponoszą bogacze, którzy wysokimi cenami chcą biedotę upodlić. Ale na samych oskarżeniach się nie skończyło, ponieważ nowy prezydent zapowiedział walkę z drożyzną poprzez ustanowienie cen maksymalnych na produkty. Czy to był dobry pomysł? Zależy, kogo byśmy spytali. Jak ogarniętego ekonomistę, to stwierdzi, że absolutnie nie. Natomiast partyjniak z PZPR-u z lat 80. ubiegłego wieku stwierdziłby zapewne, że ha, w sumie czemu nie, skąd takie śmiałe podejrzenia? Bo dokładnie to zrobili nasi włodarze w latach 80. Zamrozili ceny, co jest praktycznie samobójstwem ekonomicznym, bo choć strasznie byśmy nawet chcieli, żeby ceny nie rosły, to świat a z nim gospodarka mają to gdzieś i kiedy wreszcie państwo decyduje się odmrozić ceny żeby wyrównać je ze światowymi trendami to szok dla ludzi jest gigantyczny bo na przykład coś co przez pół roku dzięki państwowemu programowi walki z inflacją kosztowało 3 zł nagle zaczyna kosztować 8 z dnia na dzień co więcej to zamrażanie cen ubiło też mnóstwo lokalnych prywatnych biznesów bo zwyczajnie firmom nie opłacało się produkować czegoś i później sprzedawać za cenę ustaloną przez państwo, bo trzeba było do tego dokładać i to naprawdę nie mało. Jak więc widzicie, miliony ludzi miały powody, żeby wyjść na ulicę i na ulicę wyszli. Co więcej, najpewniej z podobnego powodu jeszcze kiedyś w jakimś państwie na ulicę wyjdą. Co na to władza? Jako, że protesty przez inflację powtarzały się coraz częściej, to prezydent i jego polityczni partnerzy stworzyli bojówki, które prały protestujących, a później policja zawijała ich do więzień. Przez moment władza mogła odetchnąć, ale dosłownie przez chwilę, bo wtedy tak jest. Przyszedł kryzys naftowy tylko tym razem dla państw, które ropę miały. Innymi słowy, cena surowca, na którym całą swoją egzystencję opierała Wenezuela, poleciała na łeb, a razem z nią kraj. Inflację wypieprzyło jak kopułę w Czarnobylu, a ludzie zaczęli protestować z jeszcze większą wściekłością. Co więcej, ta złość nie przeszła im aż do wyborów, w których. Ekipa prezydenta nie uzyskała większości. Co gorsza dla nich, większość konstytucyjną uzyskała opozycja. Czyżby koniec rządów? Nic z tych rzeczy, ponieważ Sąd Najwyższy, który zgadnijcie po czyjej był stronie, nie uznał wyników wyborów. Stwierdzono, że nie, no, opozycja to nie powinna mieć aż tyle głosów, i odebrano jej akurat tyle mandatów, żeby straciła konstytucyjną większość. Ludzie byli wściekli, ale prezydent miał to gdzieś. Polewał parlament, protesty zagranicznych instytucji i partnerów, rządził dekretami, a jeden z nich nakazywał np. Na dwudniowy tydzień pracy. Czemu? Żeby ograniczyć zużycie prądu w państwie. Kryzys trwał jednak nadal i trwa do dzisiaj. Państwo, które kiedyś było synonimem bogactwa za sprawą populistycznych i beztroskich rządów, w 2020 roku zaliczyło inflację na poziomie prawie 3%. Tysięcy procent. Czy władze coś z tym robią? Niby tak, ale to jest taka udawana walka. Na przykład jakiś czas temu była denominacja, która jednak nic nie wniosła poza ucięciem sześciu zer na banknotach. Państwo jakiś czas temu postanowiło też pójść w kryptowaluty, ale okazało się to potworną wtopą. Tymczasem w Wenezueli zaczyna brakować już nie tylko prądu i jedzenia, ale nawet papieru na kolejne banknoty, którymi można się co najwyżej podetrzeć. Ale zaraz, zaraz rzuci ktoś bardziej oblatany w temacie. Czy przypadkiem w Wenezueli nie ma takich odpowiedników peweksów, gdzie można za dolary kupić sobie lepsze produkty? Po pierwsze, to naprawdę kijowe pocieszenie w państwie, gdzie dziś płaca minimalna to w przeliczeniu jakieś 2,5 dolara. I to i tak po podwyżce w maju 2021 roku. A poza tym to wcale nie jest inicjatywa państwa, tylko prywatnych przedsiębiorców, którym z jakiegoś powodu nadal chce się prowadzić działalność w państwie, w którym naprawdę nie wiadomo, co władze doubastrzeli w przyszłym tygodniu, ale raczej nic dobrego. Władze Wenezueli dokonały niemal cudu z takiego państwa zrobiły bankruta. Co prawda, faktycznie wymagało to paru dekad usadzania na stołkach niekompetentnych ludzi, rewolucji w sądownictwie, kupowania głosów za socjal, uciszania opozycyjnych mediów, olewania podstaw ekonomii na czele z inflacją. No ale szybciej się nie dało, bo Wenezuela miała chodliwy towar, na którym zarabiała krocie. Aż strach pomyśleć, co tego typu rządy zrobiłyby z państwem, które nie ma takiego chodliwego surowca, dzięki któremu przy lepszej ekonomii i lepszych rządach po jakimś czasie mogłoby się odbić od dna. Jako, że historia lubi się powtarzać, to jest pewne prawdopodobieństwo, że Wenezuela nie będzie ostatnim państwem w dziejach, w którym opisane dziś poczynania władzy sprawią, że zamiast tworzyć kraj o silnej gospodarce, co w efekcie przełoży się na większy zasób gotówki w portfelach obywateli, to kraj zostanie wdeptany w ziemię. Warto wyciągać wnioski i uczyć się na cudzych błędach, żeby nie obudzić się z ręką w nocniku. Do zobaczenia niedługo.